3 i 4 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie odbyły się debaty oświatowe zorganizowane w ramach projektu Wulkan Kompetencji w śląskich samorządach. Edukacja się cały czas zmienia. W dobie ostatnich zmian w oświacie musimy to wszystko zmienić, poukładać i coś zaplanować, żeby ci nasi uczniowie uzyskiwali kompetencje potrzebne we współczesnym świecie. W debatach wzięło udział ponad 220 mieszkańców miasta. Pierwszego dnia uczestnicy, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie podczas pracy warsztatowej w 4 grupach jednorodnych opracowali katalog czynników ułatwiających i utrudniających kształcenie kompetencji kluczowych w miejskich jednostkach oświatowych. Wytypowali też priorytetowe ich zdaniem kompetencje. Za najważniejsze wspólnie uznali umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. Na pewno jeśli będziemy pracować wspólnie, razem, zespołowo, będziemy z sobą współpracować, współdziałać, to myślę, że pewne rzeczy wypracujemy szybciej i wspólnie będzie nam łatwiej. Drugiego dnia przedstawiciele miejskich jednostek samorządowych i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, nauczycielskich związków zawodowych, pracodawcy oraz radni Rady Miejskiej w Jaworznie wypracowali katalog rozwiązań w zakresie wsparcia szkół w rozwijaniu wskazanych kompetencji. Ja myślę, że w tej chwili żyjemy w takim świecie, że wszystko powinno jednak opierać się o wspólne działania, współpracę i współdziałanie. To jest taka wartość dodana dzisiejszych czasów i na to powinniśmy wszyscy zwracać szczególną uwagę. W oświacie może przede wszystkim i dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby włączać w te wszystkie działania związane z oświatą nie tylko uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, ale także mieszkańców, pracodawców, którzy też w tym systemie są osobami bardzo ważnymi. Obradujący wybrali ich zdaniem 3 najważniejsze: umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku ojczystym. Kolejnym krokiem będzie wypracowanie przez zespół przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz miejskich jednostek oświatowych na podstawie zebranych materiałów i diagnozy stanu obecnego lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych dla wszystkich 50 przedszkoli, szkół i placówek w mieście.